Dzień dobry. Zaczynamy uczyć się stroić skrzypce. Ja powiem, że teraz istnieje masa sposobów stroić skrzypce, chociaż szczerze mówiąc ja to wolę stary pra dziadowski sposób, ale teraz są różne możliwości. Na przykład można stroić skrzypce przy pomocy sąsiadów, rodziców, nauczyciela i tak dalej. Ale długo korzystać z takiej usługi ja nie doradzam, bo przyjdzie moment, kiedy to dziecko urośnie i ten dorosły też zechce stroić skrzypce sam. A jak nie zacznie tego robić od samego początku, to będzie ciężko potem wprowadzić do siebie, do umysłu takie coś jak słuchać, słyszeć i stroić. Bo ja wam powiem, że najprościej stroić skrzypce, najszybciej umieją, uczą się małe dzieci, 3-latki, 4-latki. Oczywiście oni tam swoimi paluszkami jeszcze nie pokręcą tych maszynek i kołków. Ale oni bardzo uczuleni na te, jak na początku, oni wiedzą, że to zależy wszystko od nich. Oni muszą nastroić te skrzypce, nie ma mowy. I jak im to wszystko wytłumaczę, to mnie na przykład 3,5 roku dziecko mówi wyżej albo niżej, a rodzic kręci te maszynki. Czyli potrzebna na lekcjach, potrzebna pomoc rodzica w takich przypadkach. Są sposoby stroić skrzypce przy pomocy tunera. To jest bardzo prosty sposób, bardzo lekki i szybki, ale skrzypce nigdy nie będą nastrojone dokładnie. Dlaczego? Bo tuner nie odbiera całego dźwięku, który wydaje struna. Dlaczego? Na smyczku są takie ząbki na tych włoskach i tam, póki my jedziemy tym smyczkiem po strunach, to te ząbki dzień i razem to wszystko tworzy taki jeden dźwięk. Tuner co robi? On wylapuje pierwszy dźwięk, który on zobaczy i dobrze albo źle. Potem po nastrojeniu skrzypiec, skrzypcy nie stroją. Ja doradzam, u kogo nie ma w domu fortepianu, w ogóle nawet jak macie fortepianu i tak często wy zaprosicie stroiciela, żeby nastroił wam to fortepiano, ja doradzam kupić taki kamerton. O, widzicie, to taki widelec. Co to jest takie? To jest nasza struna A i nutka też A. Czyli, o, brzmi A, czyściutka A, zawsze będzie ta sama, ten kamerton kosztuje jakieś tam grosze. I dlaczego nam to potrzebne? Bo jak my stroimy skrzypce, to zaczynamy, kiedy my stroimy skrzypce, to zaczynamy zawsze od struny A. Dlaczego od A? Bo to sama najlepsza struna dla początku strojenia, bo ona trzyma wysokość dźwięku. Ona nie obniża się i nie podwyższa się. Oczywiście, z czasem też trzeba stroić, ale podczas strojenia skrzypiec to struna, która trzyma ten strój, od której można odepchnąć się i iść dalej. Nastroiliśmy A, potem gramy na dwóch strunach A i D, potem D i G i potem tylko A i E. Dlaczego taka kolejność? Bo jak wy nastroicie A, E, a potem A razem z D i D razem z G, to E już będzie rozstrojone. Niestety taka organizacja skrzypiec, to nie ja wymyśliłam, to wymyślili jeszcze do mnie dawno czas. Dlaczego trzeba grać na dwóch strunach naraz? Dlatego, że potrzebny nam pewny interwał między strunami. Co takie interwał? To odstęp między dwiema nutkami. Blisko leżącymi, dalej leżącymi i daleko leżącymi. Czyli na skrzypcach stroimy my interwalami kwinta. Od G do D jest kwinta, od D do A jest kwinta, od A do E też jest kwinta. Co takie kwinta? To odstęp w 5 nutek, to matematycznie, 5 nutek odstęp między dwiema strunami na skrzypcach, zawsze. Jak nie ma kwinty, to znaczy nie nastrojone, ale to matematycznie. A muzycznie czysta kwinta dorównia się czym? Czysta kwinta to są 3,5 tony muzycznie. Kto gra na fortepianie w ten moment, to już wie co to jest, bo jak dwie białe klawisze, między nimi czarna, to jest ton. A jak biała klawisza obok niej czarna, to jest pół tonu, czyli 5 not, ale 3,5 tonu. I tylko w tym przypadku, jak te skrzypce nastrojone kwintami, to oni będą czysto nastrojone. Dlatego ja wątpię, żeby z czasem, kiedy wy będziecie już długo grać na skrzypcach, wy będziecie nosić ze sobą tuner. Najlepiej nauczyć się stroić skrzypce na słuch. Na przykład jak rosyjski kompozytor Czajkowski przypłynął do Ameryki na zaproszenie amerykańskiego muzycznego towarzystwa,
to jego oczekiwała na brzegu olbrzymia niespodzianka. Tam wybudowali taki specjalny podium i tam siedziało 10 symfonicznych orkiestrów. Wy możecie sobie wyobrazić. Oni zagrali symfonię szóstą tego Czajkowskiego. No, nie wiem, jak oni to wytrzymali, bo ten akord pierwszej części, to ja bym chyba spadła do morza. No, ale wtedy nie było internetu, nie było telewizji i w gazetach napisali, że było fantastycznie granie, a zwłaszcza intonacja tych orkiestr. A wy wyobraźcie sobie 10 symfonicznych orkiestr, to co najmniej 600 osób. I nikt z nich nie mógł wyjąć tunery nastroić skrzypce albo tam dęta, bo to byłoby po prostu niemożliwe. No, tunerów jeszcze nie było w te czasy. Ale po prostu gdyby to stroić tunerami, to zajęłoby chyba 2,5 roku. Dlatego uwierzcie mi, że stroić skrzypce to jest bardzo prosta sprawa. Tylko po prostu trzeba nauczyć się. Od razu zaczynać uczyć się. Ja was nauczyłam, jak kręcić kołki, jak postawić podstawek, jak wymienić struny, co zrobić z maszynkami, z kalafonią, ze smyczkiem. Widzicie, wy już umiecie strasznie dużo. Nastroić skrzypce to proste. Jedna osoba wymyśliła, druga może to powtórzyć. I zaczniemy to od następnej lekcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.